polityczne niż były kiedykolwiek. Myślę, że wiele osób próbuje na te wzburzone fale lać oliwę. I na ile to się udaje, na ile nie ja jestem do oceny. Ale myślę, że są przedsięwzięcia, które zostaną po nas, które będą potrzebne. Radom będzie miastem uniwersyteckim, będzie miastem uczelni. I myślę, że ta młodzież w miastach uniwersyteckich musi mieć teatr, dlatego że to należy do ogólnego wykształcenia. Zobaczenie pewnej ilości spektakli, pewnej ilości wydarzeń teatralnych. Musi mieć muzeum i to takie, które, tak powiem, zbliża go w tym wypadku do sztuki współczesnej Polski. Musi mieć wydarzenia, które miasto uniwersyteckie czyni właśnie miastem uniwersyteckim. A myślę, że taka jest przyszłość. W związku z tym uważam, że należałoby stworzyć taką sytuację, w której po pierwsze byśmy wiedzieli, co jest, jakie są dalsze zamiary, jaki jest kalendarz przede wszystkim realizacji. Ponieważ to nie jest przedsięwzięcie, że tak powiem, zaplanowane na lata, nie ma żadnego powodu. Centrum Sztuki i Techniki Manga zostało ulokowane w ciągu 15 miesięcy. Teraz w Krakowie, że to może budowa zająć 12 miesięcy, bo to jest mniejsza budowla. Także to nie są jakieś odległe terminy, tylko w momencie, gdy następują kolejne właściwe kroki i my wiemy, że te kroki będą, że tak powiem, konsekwentnie realizowane. W związku z tym właśnie przyjechałem do Radomia po pierwsze, żeby się dowiedzieć, żeby z ust pana prezydenta, a też i od państwa dowiedzieć się, czy Radom pozostaje przy tej pięknej, moim zdaniem, wartościowej i takiej ogólnopolskiej idei, żeby elektrownię zamienić na Muzeum Sztuki Współczesnej. Bardzo byłbym szczęśliwy, gdybym uzyskał potwierdzenie. No i żeby się dowiedzieć, co stoi na przeszkodzie, że ta idea nie jest realizowana. A potem, żebyśmy znaleźli jakieś wspólnie, jakieś dźwignie nacisku, które pozwoliłyby nam, żeby ta inicjatywa nasza nie została zmarnowana, tylko żeby ona nabrała rumieńców życia i po prostu stała się ideą, która wejdzie w życie ku naszej wspólnej